wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną jest fantastyczny, fenomenalny i bardzo, bardzo przystojny, piękny kabaret Ropa. Witam Was serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na początku chciałam się zapytać o historię tego kabaretu. Kiedy się powstał i skąd pomysł na nazwę kabaretu? Kabaret Ropa powstał 2 lata temu, a nazwa wiąże się z tym, że pierwszych naszych imion, Romana i od Pauliny. Jako, że we dwójkę żeśmy zobowiązali ten kabaret, potem doszedł Henio, ale nie za bardzo mogliśmy tą literkę H jeszcze wstawić. No, to by było Rupaga. Jaka jest różnica pomiędzy takimi występami w kabarecie, a na przykład w filmie? To tak samo jak i w teatrze. To jest to samo, że to jest na żywo. Na żywo to jest i tutaj nie ma dubelka. Trzeba ciągnąć, jeżeli nawet się pomyli człowiek, no to trzeba nadrabiać w ogóle innymi słowami, ale żeby był sens ten sam. Moi drodzy, a ze mną jest przepiękna Laura Łącz. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam. Przy Pani nikt nie wygląda przepięknie. Nie no, Pani Lauro, wygląda dzisiaj Pani zjawiskowo i naprawdę fenomenalnie, no ale taka impreza zobowiązuje. Dzisiaj znajdujemy się na inauguracji Kabaretu Ropa, a także możemy podziwiać książkę Henryka Gołębiewskiego Zygzakiem przez życie. Czy Pani osobiście książkę czytała? Tak, czytałam, bo dość niespodziewanie zostałam po prostu zaproszona do tego, by wystąpić z panami dzisiaj, poprowadzić po prostu ten kabaret. Książkę przeczytałam jednym tchem, zwłaszcza, że przypomniały mi się czasy mojego dzieciństwa również. Bardzo książka mi się podobała. Wydaje mi się, że jest lekko napisana, ciekawie, nie jest nudna. Także przeczytałam, jak mówię, jednym tchem. A jak teraz jest na scenie, jeśli chodzi o kabarety? Bo jest ich dużo, więc jak radzicie sobie z konkurencją? No tak naprawdę dopiero zaczynamy, ale kabaret jest no trochę takim ciężkim kawałkiem chleba, bo jednak bazuje na dowcipie i na humorze. No i trzeba wszystko ładnie zebrać, żeby trzymało się razem, żeby nie powiedzieć brzydko. Jak na przestrzeni lat zmieniła się polska kinematografia, Pana zdaniem? Jak ja zaczynałem, to w ogóle nie było tak teraz podglądu. Teraz no to dubelki można robić ile się chce. W ogóle się zmieniło dużo. Jak ja zaczynałem, no to była taśma kupowana za dewizy, oszczędzana była. Nie było podglądu, robiony był film na czuja, tak zwanego, że dwa dubelki. Jeżeli się zrobiło, to już było w porządku, bo już zaoszczędzona jest taśma. Ja jako dziecko aktorów, ojca, który grywał w filmach, gdy byłam dzieckiem, brał mnie często na plan filmowy. I to tamte czasy, których już ja jako aktorka nie pamiętam, ale z młodości moich rodziców, którzy wtedy grali w filmach, to jest to, co opisywał pan Gołębiewski. Jak ludzie reagują na... Spontanicznie powiem szczerze, że podobają mi się skiecze, podoba się nasza gra. Tak mi się wydaje, przynajmniej zawsze dostaję do tego. Miałam teraz pytanie do Pani. Jak się Pani współpracuje z dwójką tak doświadczonych mężczyzn? Ostatnio też zadano mi to samo pytanie. No nie mogę powiedzieć złego słowa. Naprawdę bardzo dobrze mi się dzieje. A czy jest jakiś lider w waszym kabarecie, czy każdy z was tak 33% ma swojego wkładu? Myślę, że każdy ma po 33% z każdego wkładu, bo to każdy z nas coś tam dorzuci do tekstu. A jak pan trafił do filmu? Na moim podwórku mieszkał rycerz na sweter. Ja akurat potrzebował chłopaków, którzy rozrabiają do filmu Aby twój brat. I wziął całą gromadkę, ale zaczęły się kłopoty, jeżeli dostaliśmy tekst, żeby nauczyć się przez 15 minut. No to jeszcze było w porządku, ale później próba płaczu. I na zawołanie trzeba było zapłakać. Zapłakałem, bo jestem z rodziny wielodzietnej. Jestem ostatni, tak zwany wypierdek, tak to mówią. No to musiałem na zawołanie płakać, no bo wszystko było starsze. No i tutaj zapłakałem.
Czy uważa Pani, że młodsi czytelnicy również znajdą coś dla siebie w tej książce? Jak najbardziej. Ja myślę, że właśnie młodzi chętnie, nawet mój syn 20-paroletni, wspomina bardzo chętnie tamte czasy z opowieści babci, dziadka, mamy, ojca i lubi na przykład stare filmy, dawne kabarety. I myślę, że taką książkę właśnie poleciłam mu, żeby przeczytał. To będzie wiedział, jak w klimacie sprzed lat, jak wyglądała i dawna Warszawa, jak się kręciło filmy, inne środowiska pozna. Bardzo to jest ciekawe, naprawdę. A niech Pan mi powie, który z filmów bądź seriali, w których możemy Pana oglądać, jest Panu najbliższy? Podróż za jeden uśmiech. A dlaczego? Tutaj zwiedziłem całą Polskę. Co prawda, no to nie miałem tyle kumpli, co w innych filmach, bo tutaj no to z Filipem Łodzińskim przeważnie grałem. No ale w ogóle no to było fantastycznie, no całą Polskę zwiedzić, no to było nie do pomyślenia, no tutaj zwiedziłem, oprócz tego no to z plejadą gwiazd grałem. Jakie plany ma Kabaret Ropa na najbliższą przyszłość? A czy to Wam się marzy konkretny występ? Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, jesteśmy tak naprawdę na początku naszej drogi kariery kabaretowej. I się okaże, no. Każdy jeden występ będzie dla nas ogromnym szczęściem i zadowoleniem, tak.